Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, koledzy mówili, pisali, podłącz równolegle, nie szeregowo, to się nie spali. Ale Żyłka mądrzejszy i mówi, no jeśli na panelu jest 40 V pracy, dwa panele mają 80 V pracy, no to nic nie będzie, nie przekroczy 100 V. Okazało się, że jeśli zimny bifacjalny panel dostanie słońce, nawet nie bezpośrednio, bo panele są w kierunku południowo-zachodnim, są tutaj na ścianie, pionowo praktycznie, i bifacjal tutaj nie działa, bo panele są przy ścianie, ale jednak potrafił raz, drugi, trzeci raz pchnąć ponad 100 V w regulator MPPT i za którymś razem powiedział nie dziękuję i się upalił. Także no, życie, ja uparty zostawił, upalił się, no to się upalił, trudno. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo będzie dla mnie może nie przestrogo, bo ja i tak całe życie będę kombinował, ale dla tych, co obejrzą, troszeczkę inaczej spojrzą na ten temat właśnie dobierania mocy przy bifacjalach, bo monokrystaliczne mają troszeczkę inne prądy, a bifacjale mają te prądy mocniejsze i tutaj jednak no różnie to może być. Także spaliłem regulator MPPT, a dokładnie to panele go spaliły, nie ja. Już wam mówię, o co chodzi. Słuchajcie, tutaj mam taki regulator MPPT. Do niego są podłączone dwa panele o mocy 800 W peak. One są tutaj za ścianą. Jutro jak będzie test regulatora ogólnie, czy działa, to wam to dokładniej pokażę. Bo dzisiaj już ciemno, ale trzeba coś ogarnąć. Tu są panele. Doświetlimy. Takie dwa sobie stoją. Dwa razy po 400 W. Tylko że one są bifacjalne. Chociaż ten bifacjal nie działa. Tutaj z tyłu, o, wam pokażę, bo tu są takie same panele. A, tutaj ładnie wallbox oświetla nam. Bifacjal. Taki właśnie paneliś. Zaraz wam później pokażę jego parametry. I one sobie tutaj tak stoją. Południowy zachód. Tu jeszcze są budynki, inne rzeczy. Także no, nie powinno być, że tak powiem, problemu. A jednak się spalił. I tak, jak widzicie tutaj, wolty pokazuje, procenty, inne rzeczy, o właśnie, to jest ważne, o właśnie, co, już nie chcę cofać, cofanie nie działa, albo jak się wciśnie bardzo mocno, właśnie, to jest ważne, to jeszcze będzie na aplikacji. Tyle do tej pory wyprodukowały te dwa panele, 78 kWh od 1.10.2023 i to jest ważne. Będzie przekładka na inny regulator, to muszę z całości właśnie mieć te wszystkie dane z tego kierunku. Tutaj wszystko ładnie widzi, ale jak pstryknę panele, teraz akurat nie pstryknę, bo panele były podpięte przez Victrona. Też tak pilnowałem tego, żeby za zimne nie było, bo Victor też jest za 100 V, żebym sobie Victrona też nie uwalił. Ale na spokojnie, Victron przeżył. Jak podpinam panele, to wtedy, jak tam jest wtedy 90 V, 80 V mniej więcej, 90 jest w obiegu otwartym, nawet więcej jest, bo prawie 100, ale średnio 90 pokazywało. Podłączając pod regulator, włączając po prostu panele, regulator ten voltaż zmieniał w taki jak baterii. No w ogóle to nie działało, tutaj błąd migał, inne takie rzeczy. Ewidentnie, no niestety, dostał za dużo razy, dostał strzała powyżej 100 V, on to regował, no odcinał, ale niektóry strzał był za mocny i coś w nim się spaliło. Życie, no. Co poradzi, nic nie poradzi. Dobra, także całe szczęście, że są firmy wyrozumiałe na moją, może nie głupotę, bo ja dalej troszeczkę się do tego wszystkiego jeszcze przyczepię. Tylko spełniłem warunki, panele były w parametrach, wszystko było w parametrach i napisałem do dystrybutora firmy Litime, że taka sytuacja, takie nie działa i napisałem do nich, bo
ten regulator jest 12-24, a u mnie niedługo może zacząć się historia 48 i wtedy no zostaje bez regulatora. I nie było żadnego problemu, słuchajcie, jest u mnie regulator 60-amperowy. Tutaj już jest 150 V, zaraz go tutaj otworzymy, wszystko z niego powyciągamy. Pierwsze co się zmartwiłem, on jest większy. No, nie będą te same otwory pasować, trzeba będzie zmienić, ale to się już tam nic nie dzieje, damy sobie radę. Także zaraz go wypakowuję, a jeszcze dodatkowo ogólnie mówię, tylko nie działa strona PV, bo połączenie Bluetooth, wszystko jest, do samego końca zapisywał, także te 2 czy 3 dni bez niego to mam dane mam na Victronie, no jest zapisane, czyli to już jest, że tak powiem, historia. Wchodzimy na wyższy level. No i jest wypakowany, słuchajcie, regulator, jego regulator, wizualnie identyczny, ale parametry, zaraz wam pokażę tego, tamtego, tylko położę je obok siebie i będziemy czytać parametry, bo tu wszystko jest na naklejce, bardzo fajnie opisane. I razem z nim jest oczywiście standardowo instrukcja, czujnik temperatury do kwasiaków, bo można nim ładować i kwasowe, i litowe, wystarczy tylko zaznaczyć tam w opcjach. No i zestaw montażowy, którego ja oczywiście w pierwszym przypadku nie użyłem, w drugim też nie użyję. Ja wolę tylko wkręty ten zawiesić go i niech sobie wisi. No i dobra, słuchajcie, demontuję tego i patrzymy na parametry tego i tego. No oj, tak będzie, słuchajcie, lepiej to widać. I ten stary ma takie parametry. System voltage 12-24 i tutaj mamy maksymalnie 30 A, 100 V, właśnie te maksymalne 100 V i moc przy 12 V jest 450 W, przy 24 V jest 900 W. Ja miałem podpięte 800 W, ale właśnie na panelach bifacjalnych i tutaj zrobiło nam robotę. A ten już ma 12, 24, 36, 48. Powiedzcie mi, kto używa 36 V systemu? Tak się zastanawiam, może są takie po prostu, tylko ja tego po prostu nie wiem. No, mogę nie wiedzieć. Życie mnie czegoś nauczy znowu, albo i wy. I tak, maksymalnie już mamy 60 A na wejściu. I tutaj mamy już voltaż 150 V, ale dalej to tak do połączenia szeregowego za mało, bo zobaczcie, przy 12 V mamy 900 W, ok, dwa panele mieści się. Przy 24 V już mamy 1800 W. W moim przypadku zapinam te 4 panele, mam 1600 W, ale już muszę łączyć je szeregowo i równolegle, bo przekroczę, prawda? 4 panele to już będzie ponad 200 V i to lekutko. Nawet przy bez obciążenia to będę miał 160 V, także już trzeba szeregowo i równolegle. Ja bym chciał tą moc wykorzystać, 1800 W. I tutaj dalej mamy 36 V, 2600 W i 48, 3200 W. Także dalej temat łączenia szeregowo równolegle, żeby się w tych 150 V zmieścić. Także no tak naprawdę po dwa panele szeregowo i reszta już równolegle, żeby nie przekroczyć przy bifacjalu, przy mniejszych pewnie by to na trzech panelach ogarnęło, tylko wtedy no ciężko to po prostu tak by było może porówno spiąć, nie wiem, powiem wam, ja się jeszcze się nie bawię właśnie w temat diod, bo mi się po prostu nie chce, wolę mieć szeregowe układy i mieć spokój święty niż z diodami, bo z tymi diodami to z tego co mi koledzy mówią, bo nie miałem doświadczenia, różnie to jest, albo się palą, bo coś jakieś większe montować w jakichś puszkach, nie wiem, no nie mam doświadczenia, to się nie wypowiadam. Spaliłem jeden regulator, to mogę się już wypowiedzieć, nie? Chociaż trochę, ale dobra. Miałem wam pokazać właśnie jeszcze jakie parametry są panela, tak będzie chyba najprościej. Jak widzicie, ten
Woltaż pracy panela to jest 40 V, 40-19. Widzicie, o tutaj mamy ten woltaż pracy. A obwód otwarty to jest 48-45. Tylko że obwód otwarty to jest wtedy, kiedy słońce praktycznie nie świeci. A jak jest nawet za chmurą, to ten panel pracuje, już jest jakoś tam obciążony, bo tutaj te ładowarki reagują momentalnie. I zobaczcie, z tych 40 V potrafiło się zrobić ponad 50, 52, 51. Zobaczymy, jak teraz będzie trochę mrozu, to już teraz będę widział, ile voltów wali. I jednak ten panel daje, bifacjal oczywiście, bo zwykły panel by tyle voltów nie dał, może by dał koło tego, a bifacjal jednak zawsze te mocniejsze voltaże i amperaże mają, także uważajcie na te panele, słuchajcie, bifacjalne, żeby sobie nie zrobić takiego kuku, jak ja sobie zrobiłem, no, tylko że ja tutaj z racji prowadzenia kanału, innych rzeczy, współpracy z tymi firmami, mam trochę lżej, bo też jest, są te moje niby reklamacje są uwzględniane, ale no, ja piszę jak jest, nie? Zrobiłem to, tamto, są takie parametry panela, także ja się z parametrami panela zmieściłem we wszystkim i jeszcze w złym kierunku świata panel był po prostu dany. A że jest taki, a nie inny, regulator nie dał sobie rady, no to już życie, tak wyszło, ale ja upalę, będzie dobrze, wy lepiej nie spalcie tych paneli, także biorę się za montaż i jeszcze wam pokażę, jak to zamontowane jest, że świeci i jutro wam pokażę, że działa po prostu, nie? Regulator odpalony, podpięty. Na końcu plusa i minusa. Trzeba było go jeszcze troszeczkę poustawiać, jak go tu wstępnie już, że tak powiem, kopnąłem. Było 12 na 24, musiałem szybko przestawić. Tak, ustawione jest LI, czyli LIT. Możemy tu jeszcze ustawić żel. To nie wiem, co to jest, powiem wam, ta instrukcja troszeczkę taka uboga jest, ale takie domyślne tematy USE, czyli to jest ustawienie własne. Stawiamy na licie. Idziemy dalej. Tutaj woltaż, jaki ma być, czyli 24 V. Mnie interesuje BOS, czyli ładowanie, charge. Ładowanie do 28 mam ustawione. Kolejna pozycja właśnie tutaj, tutaj mi miga żarówka i miga mi akumulatorek i to jest chyba do jakiego woltażu mogę tutaj korzystać z wyjścia load. Ja z tego wyjścia nie korzystam, bo nie mam potrzeby. To jest regulator tylko do ładowania baterii. Wyjściem to jest falownik. Także to mnie raczej nie interesuje za bardzo. A tak się domyśliłem, bo to inaczej nie może być, bo widzicie tutaj PV i akumulatorek miga razem, to jest ładowanie. Tutaj razem z żaróweczką na miga, także to sobie niech sobie będzie, o tam sobie chce. Tutaj nam low, aha, czyli tu jest dół też rozładowanie, pewnie praca tego loada. Tak mi się, słuchajcie, wydaje. Raczej inaczej nie może być. Jeszcze raz, najwyżej poprawcie mnie, jak coś źle mówię. Mam 24, no a podbijemy go też na 24, niech ma, bo te ustawienia chyba są standardowe, mam do ilu z 24 po prostu voltów. No, idzie jeszcze, nie? A już wyżej chyba nie pójdzie, no nie, idzie. Jakiś taki oportunista trochę. Mamy 24, niech ma. No i tyle, no, to cała historia tak naprawdę, czyli tutaj tak naprawdę nas interesuje, że litowe, voltaż i w moim przypadku do ilu voltów ma go ładować. Przytrzymaj dłużej. No jest 24,6, także na razie tutaj się nic nie dzieje. Więcej kilowatogodzin nie ma, temperaturę pokazuje, błędów nie ma. Żarówka 15. Tutaj właśnie nie wiem, czy to jest obciążenie amperowe, ale no, moje wejście load tutaj to mnie nie obchodzi, także za bardzo wam tu w tym temacie nie powiem, bo się nie bawię. Ja się uruchamia tutaj tą strzałeczką z boku, no widzicie, sobie klikamy, można włączyć i wyłączyć, no i tyle, on się później za chwilę wróci na woltaż, także czekam na jutrzejsze słoneczko i jeszcze z wami zobaczę, czy działa, czy nie działa i już lecimy dalej z tematem. I słuchajcie,
Maszyna działa. Leci elegancko. Wszystko nam fajnie tutaj leci. 100%, bo tu jest do normalnych 24 V niby. 22 ampery leci z paneli. Już 1,21 kWh, 28 stopni. Błędów nie ma. 83 V na panelach, 82 V przy właśnie pracy magazynu, 26,7 magazyn, przez to, że magazyn już był dzisiaj naładowany i teraz troszeczkę go, słuchajcie, rozładowuję. Podłączone jest auto elektryczne. Zobaczcie, na wyjściu mam 2 kW, 2100, no a tak skacze, 2100, 2200. Już z instalacji 2,4 kW, tylko 1400 W leci, czyli podbieram z baterii 30 A, ale z tej małej instalacji dopycham do baterii 20 A, czyli to jest zabierane na bieżąco, czyli z baterii podbieram tylko i wyłącznie 10 A w tym momencie, a to jest połączenie przez Bluetooth właśnie do tego MPP trackera. On tutaj sobie fajnie liczy w słupeczkach, liczy całościowo i tutaj nie ma problemu, połączenie było elegancko, wszystko się połączyło, wszystko nam tutaj pokazuje, tylko że to jest wszystko po prostu przez Bluetooth. Także pogoda dzisiaj świetna. Uraz, usuń się. Na panele już bardzo fajnie pada, widzicie, o, tutaj pod kątem, że już to słońce, która jest 13 godzina, już to słońce fajnie pada i dodatkowo wieje zimny wiatr, także mamy chłodzenie. Elektryk się ładuje, no teraz się ładuje praktycznie za darmo. Leci nam do niego, tylko tak ostanę, żeby było widać, 2 kW. Ładowarka jest ustawiona na 9 A, 8,8 A. I tak to sobie fajnie śmiga w tych pięknych okolicznościach przyrody, off-gridowej praktycznie, bez udziału sieci. Także słuchajcie, działa, tej już nie upalę, w tamtej ja ją rozebrałem, o, ale nie mogę wam pokazać jej w środku, bo nie mogę po prostu. Wybuchy kondensatory, no i tyle. Wychodzi, no, że za dużo prądu z paneli poszło i nie wytrzymało, wybuchły dwa kondensatory. Życie. Jest drugi, ten na pewno da sobie radę, bo tu 150 V do tych moich, dwóch moich paneli bez problemu to obskoczy. Także jakby was takie MPP trackery interesowały, w opisie filmu będą linki, skąd można sobie taki sprzęt zakupić. I co dobre, to magazyny są tutaj na terenie Europy, chyba nawet w Niemczech, i powiem wam, w dwa dni do mnie to przyjechało, się zdziwiłem, że tak szybko przyjechał. No, byłem bardzo zdziwiony, ale jest. Także dziękuję firmie Litein, że no, czy tak nade mną stanęła z politowaniem nad moimi eksperymentami i dała kolejny sprzęt, który mogę, ale nie chciałbym zepsuć. No i tyle, słuchajcie. Ja zabawię dalej. Się bawię trochę z tym, trochę z tamtym. Po kolei, na spokojnie. No to tylko zabawa, słuchajcie, dzisiaj magazyny są, jutro może tutaj na ścianie nic nie będzie, dalej będzie coś innego, nie? Zobaczymy. Nie ma co się już przywiązywać, kombinować w miejscu, tylko trzeba iść do przodu. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczko życzę, trzymajcie się ciepło, cześć!